Dzień dobry, jestem Kuba. Chodzę do 5-letniego technikum elektronicznego w małej miejscowości Połaniec. Moja pasja do elektroniki narodziła się zaraz po przejściu do szkoły średniej dzięki nauczycielom, którzy pokazali mi, że elektronika to naprawdę ciekawy, szeroki oraz przyszłościowy zawód. Mój czas w szkole średniej powoli dobiega końca, ponieważ zostało mi tylko 1,5 roku. Nawet nie wiem, kiedy to minęło. Bardzo szkoda mi okresu, który spędziliśmy na lekcjach zdalnych, ponieważ nie mogłem wykorzystać lekcji praktycznych w 100% w moim hobby. Moją naukę chciałbym kontynuować na studiach związanych z elektroniką, aby móc dalej poszerzać swoją wiedzę. Czy mam jeszcze jakąś pasję? Tak, jest to piłka nożna. Gram w ten piękny sport od około 9 lat w lokalnym klubie. Natomiast czym jest dla mnie talent? Talent to przede wszystkim naturalne predyspozycje, które pozwalają nam z łatwością wykonywać pewne czynności lub przyswajać wiedzę. Jednak sam talent nie określa wartości osoby. Trwałość, wiara we własne możliwości i praca i jeszcze raz praca są czynnikami, które sprawiają, że talent jest naprawdę czymś wyjątkowym. Talentem można nazwać początek długiej drogi, jaką musimy pokonać, aby zdobyć coś, o czym marzymy. Natomiast czy ja posiadam jakiś talent? Można powiedzieć, że tak, jednak jest to dopiero początek moich zmagań, jeszcze przede mną długa droga, aby osiągnąć sukces, o jakim naprawdę marzę. Wraz z moim rówieśnikiem stworzyliśmy projekt Inteligentne Lustro Drogowe. Na czym polega ta innowacja? Już tłumaczę. Jest to system, który ma wspomagać kierowców podczas korzystania z luster ustawianych w miejscach o ograniczonej widoczności. Niestety, mają one kilka wad, które mogą wpływać na właściwą decyzję kierowców. W słoneczne dni chociażby lustro może odbijać promienie w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego. Podobna sytuacja występuje w mgliste dni lub zimą, gdy lustra mogą ulec oblodzeniu lub zeszronieniu. Nasz system eliminuje te zagrożenia w bardzo prosty sposób. Wokół lustra zainstalowane zostały lampy ostrzegawcze LED, które pełnią funkcję pomocniczą dla kierowców. Cały system opiera się na czujnikach wykrywających pojazdy oraz światłach ostrzegawczych. Po wykryciu pojazdu do lustra wysyłany jest sygnał, który aktywuje LED. Jest to sygnał świetlny, który ostrzeże kierowców i zwróci uwagę na konieczność wzmożenia uwagi. Swoje stypendium chciałbym przeznaczyć na wyjazd naukowy, który znajduje się w Malezji. Wiem, że jest to bardzo daleki wyjazd, ale dzięki takim typom podróży możemy jedynie zyskać. ITEX 2023 jest wystawą innowacyjnych technologii z całego świata. Możemy tam zobaczyć takie wynalazki, o jakich nigdy nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle mogą istnieć. Dziękuję za poświęconą uwagę, a ja już uciekam się pakować. Do widzenia.